serdecznie na pierwszej wystawie naszej koleżanki Halinki Osady. Na pierwszej takiej dużej wystawie. Halinka wystawiała się na wielu innych wystawach, ale to jest jej pierwsza wystawa, gdzie prezentuje tyle swoich prac. Proszę o Halince powiem. Halinka działa w naszym stowarzyszeniu bardzo prężnie. Wystawia się na każdej wystawie zorganizowanej przez stowarzyszenie. Przez 3 lata była wiceprezesem, teraz jest przewodniczącą komisji rewizyjnej. A rok temu ukończyła studium sztuki sakralnej, otrzymując dyplom artysty sztuki sakralnej. Organizowała plenery jednodniowe, kilkakrotnie była komisarzem wystaw, współpracowała z organizacjami pozarządowymi, ukończyła również kurs komputerowy, założyła i prowadziła również stronę internetową naszego stowarzyszenia. A o pracach swoich powie nam autorka. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jestem wzruszona niesamowicie, ponieważ bardzo duża liczna grupa osób przyszła, z czego jest mi bardzo miło, bo to jest ważne dla artysty, że jest szanowany i lubiany. Chciałam powitać wszystkich najbliższych, koleżanki i kolegów, sąsiadów, grono pedagogiczne przy reprezentacji pana profesora Leona Macieja, który był... który był inicjatorem i promotorem na studia. Namówił mnie i bardzo dużo skorzystałam z doświadczenia profesora. Poznałam bardzo dużo technik. No oczywiście korzystałam cały czas i byłam tak chłonna, bo jedyną okazję miałam poznać właśnie tam na studiach te wszystkie techniki. Witam też koleżanki, z którymi się bardzo dawno nie widziałam i specjalnie do mnie przyjechały, nawet z daleka, i znajomy państwa, którym portret malowałam dla żony i dla męża. Skłonić koleżankę od 73 roku, jesteśmy zaprzyjaźnione, też przyjechałam specjalnie i to są takie dla mnie no ważne chwile. No a wszystkie koleżanki i znajomi w ogóle i koleżanki i przyjaciółki, po prostu nikogo nie chciałabym tu pominąć. Bardzo serdecznie pozdrawiam i witam. I ja myślę, że ta obecność tu, po prostu to docenienie tej mojej twórczości, to chyba będzie taki wielki kop dla mnie, żebym więcej tworzyła. I następna wystawa na pewno będzie tematyczna, bo w tej chwili prezentuję 25 prac z różnych okresów, z tego powodu, że chciałam przedstawić różne techniki, jakimi się posługuję. To jest olej, akryl, pastel suchy, techniki własne, mozaiki. No też mam pasję fotografowania i w ubiegłym roku na doroczną wystawę stworzyłam witraż, który tu wisi po lewej mojej stronie, za który dostałam w Muzeum Częstochowskim wyróżnienie. No cenię sobie to, bo po prostu chciałam troszeczkę innowacji wnieść, nie tylko samo malarstwo, ale znam też jeszcze inne techniki. Poznałam, zresztą tam w folderkach więcej opisałam, ale różne techniki, z których korzystam. Mam też rzeźby ogrodowe i murale takie z
mozaik robię z płytek. Po prostu wszystko mnie pasjonuje. I ja tak, jak się budzę, to zawsze proszę Boga, żebym jeszcze dał dzień, bo jeszcze mam tak dużo do zrobienia, jeszcze chciałabym tak dużo stworzyć. No i oczywiście, żeby się to ludziom podobało też, no bo robić tak, jak to się mówi, na strych czy do piwnicy, to może też nie da takiej satysfakcji. Dużo pracy, jeżeli robię, to z myślą o sobie, że taką pracę chcę mieć, chciałam taką pracę wykonać. No a jeżeli się jakieś prace podobają i no ktoś odkupi, no to wiadomo, że trzeba budżet wesprzeć i na następne materiały malarskie mieć. No i też jest taka satysfakcja, że no gdzieś tam u kogoś to zawiśnie i że ktoś też chwali się, mam taką koleżankę i to mi namalowała. No nie wiem, co jeszcze tutaj dodać. Jeżeli będą jakieś indywidualne pytania, to... Aha, dobrze, zwolnijmy. Oprócz 25 prac, o których mówię, wystawiam jeszcze 4 czy 5 prac sztuki sakralnej. Nie, one są tylko na dzisiaj zaprezentowane z tego względu, że wystawę sztuki sakralnej zrobię w odrębnym terminie i zaprezentuję wtedy dużo prac jednotematycznie sakralnie. Nie chciałam za bardzo łączyć tych wystaw z sobą i ale to jest tak.